Nancy Pelosi w Rzeszowie. Będziemy dziękować polskiemu rządowi Nancy Pelosi w Rzeszowie. Stoimy ramię w ramię z Ukrainą, z naszymi sojusznikami z NATO. W dalszym ciągu angażujemy się wraz z Polską w pomoc Ukrainie. Będziemy dziękować polskiemu rządowi za ich gościnność dla uchodźców oraz rozmawiać o tym, co jeszcze należy zrobić, by wesprzeć Ukrainę, powiedziała w niedzielę spikerka Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi podczas wizyty w Rzeszowie. Ameryka stoi ramię w ramię z Ukrainą, będziemy stali do momentu, w którym Ukraina wygra, oświadczyła Nancy Pelosi w Rzeszowie. Coraz bardziej doceniamy tych, którzy walczą, chcemy, żeby szybko nastąpiło rozwiązanie wojny w Ukrainie, RET, dodała. W dalszym ciągu angażujemy się wraz z Polską w pomoc Ukrainie. Będziemy dziękować polskiemu rządowi za ich gościnność dla uchodźców oraz rozmawiać o tym, co jeszcze należy zrobić, by wesprzeć Ukrainę, powiedziała. Wcześniej spikerka Izby Reprezentantów USA spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nancy Pelosi oświadczyła, że rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa, wsparcia humanitarnego oraz gospodarczego, a także odbudowy Ukrainy po jej zwycięstwie. Odwaga i wiedza prezydenta Zełenskiego jest wręcz porażająca. Gdy rozmawialiśmy o broni, błyskawicznie odpowiadał nawet na szczegółowe pytania. Gdy mówiliśmy o sankcjach, rozumiał wszystkie szczegóły, miał pozytywne sugestie. To było niebywałe, to mistrzostwo przywództwa pokazane przez Zełenskiego, mówiła Nancy Pelosi. Teraz z niecierpliwością czekamy na rozmowy z polskimi przywódcami, dodała. Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA podkreśliła doświadczenie Joe Bidena, między innymi. Jako senatora, przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych, wiceprezydenta, a obecnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wie doskonale, jakie są wyzwania, jeżeli chodzi o walkę o demokrację przeciwko opresji, przeciwko autokratycznym rządom. Walczy o jedność w NATO i w Stanach Zjednoczonych, zaznaczyła. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że idziemy o krok dalej oprócz sankcji. Dzięki ustawie, która zamraża majątki rosyjskich oligarchów w USA, PSYP, RET, będziemy mieli fundusze na odbudowę Ukrainy po jej zwycięstwie, mówiła Nancy Pelosi, pytana o pomoc finansową, jaką USA wysyłają na Ukrainę. Nie damy się zastraszyć, nie możemy się wycofać. Jesteśmy gotowi, żeby przyjąć tą walkę, mówiła Pelosi, pytana o ewentualną odpowiedź na prowokacje Rosji. Nancy Pelosi spotka się z Andrzejem Dudą. Prezydent Andrzej Duda spotka się w poniedziałek z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi, poinformowała w niedzielę Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej KPRP. Jutro 2.05, o godzina 9.30 prezydent Andrzej Duda spotka się z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi, przekazała w niedzielnym wpisie na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP. W niedzielę rano Nancy Pelosi spotkała się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc w walce z Rosją. Podczas rozmów Pelosi, ze swej strony, przekazała podziękowanie Ukraińcom za prowadzenie wojny o wolność. Szefowa amerykańskiej Izby Reprezentantów przebywa obecnie z wizytą w Rzeszowie. Nasza delegacja będzie kontynuować podróż po Polsce, gdzie spotkamy się z prezydentem Andrzejem Dudą i wyższymi rangą urzędnikami, wskazano w niedzielnym oświadczeniu amerykańskiego kongresu. Jak dodano, władze amerykańskie chcą podziękować polskim sojusznikom za ich poświęcenie i wysiłek humanitarny.